Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy ekspresową sałatkę z makaronu, tortellini i warzyw. Zapraszam Was na krótki filmik i do wspólnego przygotowywania tej sałatki. Moi drodzy, do ekspresowej sałatki z tortellini potrzebujemy jedną paczkę tortellini z serem. To jest 250 gram. Do tego dwa ogórki gruntowe lub jeden taki podłużny, dwa pomidory, 4-5 łyżek kukurydzy, 150 gram żółtego sera, 150 gram bardzo chudej szynki, u mnie drobiowa, pęczek szczypiorku i kawałek pora. Do tego jeszcze będzie sól, pieprz i majonez. Robimy teraz sałatkę. Makaron tortellini gotujemy do miękkości w osolonej lekko wodzie. Makaron już się ugotował, teraz go odsadzimy na sitku. Szczypiorek myjemy i drobno kroimy. Por przecinamy wzdłuż, również myjemy i będziemy go kroić drobniutko. Szynkę kroimy w grubszą kostkę. Ogórki i pomidory myjemy, z ogórków odcinamy końce i kroimy w kostkę, pomidory również. Do dużej miski przekładamy nasz makaron. Do tego pomidory z ogórkiem. Szynka z serem. Kukurydza. Por i szczypiorek. Do tego 2-3 łyżki duże majonezu. Sałatkę doprawiamy pieprzem i solą. Wszystko dokładnie mieszamy. Sałatkę przekładamy do szklanej miski i będziemy ją chłodzić. Moi drodzy, sałatka smakuje najlepiej schłodzona. Podajemy ją samą lub z pieczywem. Kochani, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję Wam za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.